Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchla szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego, pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i galgaństwa, jak pchla owa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz, o cokolwiek się zapytasz, wszystko miała. Aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudlacza, owcę, kurę oraz koty szaroburę. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy. Konik polny, pchle szachrajce, co dzień grał na balalajce. Jednym słowem, miała życie ułożone znakomicie. Pchla szachrajka rzekła: lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igielki, pojechała zagrać w pchełki.